Może się poczekamy, jak nie bardzo będzie zaraz nie bardzo. Takiego... Nagrywam takie obiekty, bo mam kaprys. Taki. Czy ja jestem, proszę pana, zatrzymany? To jest łamanie prawa. Jest pan uzbrojonym człowiekiem, włączyliście panowie bomby, nie? To jest interwencja. Wyście nie przyjechali tu sobie na pogawędki, fi bździu. Nie bardzo, to jest jakieś dziwne określenie, nie bardzo, bardzo. No może się poprzekamy, jak nie bardzo będzie, zaraz nie bardzo. Niech pan mnie nie straszy, brawo. No takie... nie każdy, panu mówię. Ale co się okaże, ja nie rozumiem, o czym pan mnie informuje? O czym? No. No, bo oni tutaj zjadą na żandarmerię. I, no i co oni mają zrobić? Ale co mi mają wytłumaczyć? Głupoty pan opowiada, panie żołnierzu. Ale co, ja robię coś niezgodnego z prawem, czy co? Tak czy nie? Krótko... Pytam się... Pytam się, proszę pana, czy ja coś robię niezgodnego z prawem? Niech pan nie straszy ludzi na ulicy, bo to są poważne sprawy. Chodzi takie zgłoszenie, że osoba chodzi wokół terenu jednostki i fotografuje. Fotografuje niestety teren jednostki. Niestety? Tak się składa, że to chyba pan. No, poinformował pan mnie o tym, co dalej. No, ja przysłucham jakieś wyjaśnień, nie wiem, dwa słowa od pana, cokolwiek. Jako taką na dzień dzisiejszy zakazu, jeżeli to szkolnego, zakazu fotografowania oczywiście nie ma. Mhm. Natomiast w związku z tym, co się dzieje wokół nas, wszelkie rzeczy, które mają znamiona na jakiejkolwiek iluminacji, są niestety sprawdzone i weryfikowane. A fotografowanie jednostek bez prawa nie niestety ma takie znamiona. Znamiona czego? Inwigilacji. Proszę pana, to jest pojedyncza, sam pan powiedział, to jest pojedyncza, legalna czynność. Pojedyncza, legalna czynność doprowadza pana do takiego... To inaczej może rozmawiać. Ja zażądałby pan? Jeżeli nie, to czekamy na policję i ona będzie sprawdzać pana to. Czy ja jestem, proszę pana, zatrzymany? Absolutnie nie. Na razie sprawdzamy pana tożsamość. Tyle. Ma pan tożsamość czy nie? Niech pan mi pokaże jakąś legitymację na początek. Ja uważam tak, skoro ja nic nie robię nielegalnego i jak pan nie ma żadnych znamion, że ja jestem jakimś żołnierzem, ale zaczekaj, niech pan dokończy, pozwoli mi dokończyć, bo ja powiedziałem, że nie ma znamion, że ja jestem żołnierzem. A pan nie musi być żołnierzem. Bo akurat tutaj nie ma znaczenia. Czyli pan tak naprawdę nie żądał, ale prosił coś ode mnie, tak? Prosił mnie tylko, bo... temat jest taki. No bo pan jest z żandarmerii wojskowej, a ja nie jestem żołnierzem, więc jestem
chyba się zgodzimy poza terenem obiektu. Idę sobie ulicą i coś robię. Sam pan stwierdził, że to jest legalne. Może pan się zapytać, ja mogę panu powiedzieć. Nagrywam takie obiekty, bo mam kaprys. Taki. Bardzo fajny kaprys. No, no i to jest, proszę pana, na teraz tyle. Ale z moim oficerem, co będziemy robić? I tyle, no. Rozumiem, że prawdopodobnie zgłosił panom tą sytuację ten żołnierz, który tam na przystanku stał. Widziałem, że panowie jechaliście w tę stronę, on tam dzwonił. On mi tam sugerował, że ja coś robię nie tak. Jeżeli ten pan jest żołnierzem, to prosiłbym wobec niego też reakcję podjąć jako żandarmeria, która jest właściwie chyba taką policją, o ile się nie mylę, tak? W wojsku. Więc jeżeli żołnierz na ulicy zaczepia jakiegoś przechodnia i mu tam mówi, że no nie można tego robić, czy nie bardzo, żeby to robił, straszy mnie tutaj służbami jakimiś, to warto by było też, żeby tego ogólnie nie robił, nie? Wobec osób, które nie robią nic nielegalnego, bo jak sami panowie mówiliście na teraz, to ja nic nie robię nielegalnego, więc ja za panami nie latam, nie biegam i nie zatrzymuję. A dlaczego panowie jedziecie? Może jedziecie kogoś tam, nie wiadomo co mu zrobić, nie? Pytać się można, ja nie mam nic oczywiście, proszę pana, do pytania się, dlatego ja odpowiadam. Tak jak wspomniałem, za sekundkę powinien tu przejechać, bo nie wierzę sobie w prokuraturę policji, a nie sobie już z panem nie mówić. Słusznie pan zauważył, że pan nie jest żołnierzem. No. Troszeczkę są te prawa ograniczone, w stosunku do takich osób, tak? Natomiast, no, tak, a nie inaczej to będzie wyglądać. Słucham? Mówię, że tak, a nie inaczej to będzie wyglądać. Nie, no, to jest moja dobra wola, bo ja mógłbym sobie odejść tutaj spokojnie. Ale, mogę zapytać, czy to jest tylko ten kaprys w imprezy? No kaprys ogólnie wygląda, bo komuś ma po jakąś potrzebę, tak? Poza konkursowa, a co w tym konkursie było do wygrania? Niestety nic. No to nie było żadnego konkursu, niech pan mnie tutaj nie ładuje. Rozumiem, dlaczego? Że pan... Żadnego konkursu, bo mówi pan poza konkursowe. Proszę pana, ja sobie myślę tak, nie? Jeżeli jest taki obiekt jak ten i on ma taki płot, jaki ma, no to rozumiem, że za zarządca, ja tak rozumiem, niech pan mnie poprawi, jeśli się mylę. Rozumiem, że zarządca tego obiektu uznaje, że tu nie ma niczego takiego, co nie mogłoby być widoczne z zewnątrz. Ale... Nie, zaczeka pan, ja jeszcze nie skończyłem, nie? Dlaczego? Ponieważ nie zakrywa niczego. Pierwszą rzeczą, którą... Według mnie pierwsza taka myśl osoby, która chciałaby coś, nie wiem, ukryć albo uznać za tajne, jest zakrycie tego, albo żeby nie było widać tego, jest zakrycie tego, a nie pozostawienie tego odkrytym. W związku z czym ja ufam zarządcy tego obiektu i proszę pana, uznaję, że on mówi, dobra, spoko, przy głównej ulicy, na zewnątrz, w środku, tak, to jest wiadomo, nie? W środku to jest co innego, nie? Ma być zakryte, ale to ma być niebezpieczne. Na pewno nie leży przy bramie, bo to jest realne, że nie. Otóż to, proszę pana. No to więc właściwie myślę, że nie powinno się bać ludzi z kamerami, czy obojętnie, czy oni mają takie, czy inne zamiary. To nie powinno mieć specjalnie znaczenia, jeżeli zarządca, mówię, ufam zarządcy takiego obiektu, tak zadecydował, no to zatrzymywanie nawet takiego, to jest tylko strata czasu dla panów, według mnie. Plus wzywanie patrolu, bo tam Boże, ja nie mówię, że nie można się zapytać, to już panu powiedziałem. Zapytać się można, to nie jest żaden wielki, że tak powiem, jakiś ambaras i ja odpowiadam, no pan też ma jakieś potrzeby, ja zaspokajam swoje, pan swoje, natomiast takie pytanie, dlaczego na przykład ktoś coś lubi czy coś, no to wie pan, różne rzeczy lubimy w życiu, jeden będzie lubił to, drugi tamto, nie? Na przykład ten obiekt, panu powiem, zauważyłem, jest wyposażony, to nie najlepsze słowy, ale obfituje w różne takie elementy też, w elementy, proszę pana, które według mnie wiążą się z takim jakimś poczuciem estetyki, z estetyką, mają różne tam emblematy, herby,
jakieś takie zawijasy, też i ta brama tam z przodu, no i ma dużo też plakatów. W związku z czym ja uznaję, że to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, bo jak ktoś by nie chciał przyciągać uwagi, to by tych elementów nie było. Tak, pozwolę sobie mówić panu, bo jest doskonale pan potrafi dać wodę. Bo co do samej estetyki, no jest to kwestia gustu czyjegoś. No tak, ale wie pan, to prawda, że jest kwestia gustu czyjegoś, ale jak ma pan na przykład jakiś tam jeden taki zawijas, jakieś takie rzeźby, drugi czy coś, a mogłoby być tak jak tu, że nie ma żadnych tam specjalnie takich rzeczy, no to jest różnica, nie? Bo to chyba o coś chodzi, żeby to przyciągało wzrok, a nie odwrotnie, nie? Bo jak nie odwrotnie, jakby miało być odwrotnie, to by było tak jak tu na przykład, nie? Lać wodę. Ja tylko tak dla pana spokoju czy zadowolenie, bo będzie pan nie zatrzymał. Pan cały czas podkreślał, że pan nie zatrzymał. Ja nie podkreślałem tego, ja się pana pytałem, czy ja jestem zatrzymany. To też nieprawda, nie pan słucha trochę. Pouczę pana ten prosty nie podkreślałem, jeżeli pan nagrywa pan interwencję, nie ma pan oczywiście prawa i zniszczenia mojego wizerunku. Pozwoli pan, że ja o tym zadecyduję. Pan po prostu proszę nie będzie. A założymy się? Założymy się? Ja ogólnie nie zamierzałem, natomiast wie pan, no pouczył pan mnie o czymś, co pan nie wie, czy bym robił, czy mam taki zamiar i tak dalej. Jak ja bym pana pouczył, żeby pan no nie wchodził na drogę i nie sikał tam, nie ogólnie. Prawie jest tak, że pouczenie ma też prawo zapobiegania ciągle. O dobrze, to ja panu powiem też, ja pana też, żeby zapobiec czemuś, nie, to niech pan nie robi, nie je w zimę żółtego śniegu. No możemy się tak przerzucać, żeby to było zrozumiałe, nie? Nie zakładajmy, że osoby, które pan odpytuje, na pewno czegoś takiego nie wiedzą. Poza tym, na razie pan tutaj jeszcze nic takiego nie zrobił. Niczego takiego nie zrobił, żebym ja miał chęci i potrzebę upubliczniania pana wizerunku, tak żeby pan poczuł się troszeczkę lepiej. Nie widzę takiego powodu, jest pan spokojny, nie krzyczy pan, jest w porządku. Dlatego też między innymi zostaje tutaj. Jest coś w ogóle ciekawego do obejrzenia, co można pewnie jednostki. Pytam zupełnie prywatnie, jak to osoba, która... Ja proszę pana nie... Tak, proszę pana. Tak. Nie są to rzeczy, które... Tak, widzę kilka takich rzeczy. Na przykład widziałem tą bramę wjazdową tam, gdzie panowie prawdopodobnie byliście przy tym żołnierzu po cywilu. Tam jest, ona jest bardzo ciekawie zrobiona. Jest też dużo elementów informacyjnych w formach plakatu. To ludzi bardzo często interesuje. Widziałem też dwa samoloty, no takie już one chyba są dawno wyłączone z użytku, ale je doskonale widać, jak tym chodnikiem do końca dojdziemy przed tym skrętem w lewo, to je doskonale widać po lewej stronie, bo są to duże obiekty. No są to rzeczy ciekawe dla mnie. Oczywiście nie ciekawi mnie obdrapany jakiś taki murek czy coś, ale ogólnie takie rzeczy są ciekawe. Czy śmiem twierdzić, że dużo ładniejsze rzeczy w postaci samolotów można zobaczyć w muzeum? Tak, ale w muzeum oglądamy to, co wystawca chce nam pokazać tak w taki sposób, że tak powiem, za pieniądze często, nie? I tak dalej. A ja lubię sobie chodzić po ulicy i filmować to, co mnie akurat zainteresowało, a nie to, co ktoś tam... Jak to pan słusznie mówił, każdy jest albo czymś można powiedzieć. Otóż to, proszę pana. Ten kompleks zainteresowany, czy jeszcze jakieś inne, czy ogólnie kompleksy wyskowe? Czy wie pan, no, niektóre, nie? Niektóre mnie interesują bardziej, niektóre wcale. Ale ogólnie można powiedzieć ten klimat? Jestem w klimacie... Nie, to jest powiedzmy jedna jakaś tam moja... Jedna gdzieś tam, nie wiem, dziesiąta moich zainteresowań. Ogólnie... Ostatnio, proszę pana, miałem okazję, fajnie tam było być. Macie pan, jak ten zalew się taki tam nazywa? Krzynówek? Pandowski Krzynówek z lewej nogi! Możliwe. W każdym razie tam, gdzie pobudowany... Jadą. Niestety Kraków jest tak doskonale skomunikowany korkami, że szok.
To trudno. Wracając do tematu, ten tam zalew, gdzie tam takie pomosty wybudowano, kojarzy pan pewnie, nie? Właśnie próbuję sobie przypominać. Jaki jest zalew w końcu w takim dali? O, Zakrzów, dobrze pan mówi. No to tam ostatnio miałem pomysł, żeby poruszyć, filmować różne inne obiekty w Krakowie. Też tu wiesz, architektonicznie ciekawe, ale tam mi zajęło dużo czasu. Przesiedziałem tam chyba ze 3 dni. Bardzo sympatyczne miejsce. Dobrze, fajnie zagospodarowane. Powiedzmy, że na tyle... Nie widzi pan mnie raczej zdenerwowany ani takich rzeczy. Może nie, że często, ale no miewam. Chociaż żeby żandarmeria, policja wzywała to aż tak, to chyba nie za często. No, tam kilka razy się zdarzyło w życiu. Ale też mówię, nie są to główne. Czyli też byśmy nie wzywali, gdybym na prośbę okazał pan dokumenty, żeby było to sprawdzić. Ale ja panu powiem tak. Ja bym mógł coś takiego zrobić. Pan powiedział, żądam. A potem, według mojego doświadczenia, jakbym był, no, zasadniczy w swoich działaniach, to powinien pan mieć potężne kłopoty wtedy. Ponieważ pan nie jest uprawniony do legitymowania. Ale ja pana właśnie nie legitymuję. Ale wie pan, powiedział pan, że żąda pan ode mnie dokumentu, nie? To brzmi nie jak prośba, tylko chciał pan wejść w ogóle w posiadanie. To, że pan chciał wejść w posiadanie mojego dokumentu, jest już potężnym problemem. Nie wiem, czy pan zna taki artykuł Konstytucji, 51, że funkcjonariusze publiczni, w sensie służby, w posiadanie dokumentu mogą wchodzić na podstawie i w granicach prawa. I nie ma tutaj żadnej, nie ma żadnych odstępstw. Odstępstw od tej sytuacji, żadnych. Ja z tego co pamiętam, żadnym wypadkiem nie chcę wejść w posiadanie. Znaczy, posiadanie danych, to inaczej, ja uściśle. Ja uściśle, w posiadanie danych, czyli chciał się pan zapoznać z danymi. Ja nie mówię to bez powodu, nie? Bo ja już kiedyś w takiej sytuacji byłem. I to rodzi problemy. Jak jest jakaś służba, która chce dokument, a nie jest do tego uprawniona, a z reguły w takich sytuacjach większość osób, może większość przesadzam, ale część osób o tym nie wie. I teraz podałaby panu te dane. Pan w te dane wchodzi, w posiadanie tych danych, zaznajamia się, a tak naprawdę potem zaczynamy czytać przepisy i się okazuje, że no nie ma pan takich uprawnień. Pan tam teoretycznie nawet nie powinien o takie dane prosić nikogo. Jest pan uzbrojony. To nie jest mój wymysł, proszę pana, od razu panu powiem, nie? To jest od razu, ja panu powiem, ja mam takie jedną taką sytuację, gdzie po prostu sąd tak orzekł, bo... Domyślam się, że pan jakieś rzeczy pan ma. No, więc pytanie, dlaczego pan chciał wejść jako służba nieuprawniona do wchodzenia w posiadanie danych przez ludzi? Dlaczego chciał pan wejść w to? Bo ktoś panu zgłosił, no ludzie mogą zgłaszać różne rzeczy, ale to jeszcze nie jest powód do wchodzenia. Dlatego trzeba bardzo uważać, co się mówi, bo nie wszyscy na chodniku nie będą wiedzieć, że tak nie można. Dokładnie. Jak się do mojej, trzeba uważać, co się mówi, dlatego ja w żadnym wypadku nie chciałem wejść w posiadanie pana dokumentu. Ale pan zbija, ja się poprawiłem, proszę pana. Ja powiedziałem o danych, bo chciał pan wejść w posiadanie danych. Ja nie mówię o tym, że pan chciał fizycznie dzierżyć dokument, czy tam po prostu, nie wiem, przekładać, ale mówię o posiadanie danych, bo to w tym kontekście jest ten przepis, tak? I na to już pan odpowiedzi, proszę pana, nie ma. Tylko pan wrócił do takiego czegoś, co pan na początku zasłyszał, a co ja natychmiast poprawiłem, nie? Znaczy, gdyby pan się dość dokładnie przykład, że pan mówi wejść odsyłam. No. Może znalazłby pan uzasadnienie mojej prośby? Nie znalazłbym, proszę pana. Nie znalazłbym, bo tak się, proszę pana. To teraz zrobi się pytanie, czy pan czytał tę ustawę? Czy pan po prostu stwierdził, że nie by pan nie rozumiał, nie ma rzeczy? Znaczy, proszę pana, tutaj jedyne co się rodzi, to pytanie, czy pan zna tę ustawę. Bo to, że ja ją znam, to jest pewne. Natomiast to, że czy pan ją zda, to nie do końca nie wiem. Pytanie, że to jest pewne. Znaczy, z mojej perspektywy. Nie znamy się nawzajem. No dobrze, proszę pana, który, to zapytam pana tak, bo pan tak pewnie o tym mówi. Pewnie pan tak o tym mówi. Niech pan mi powie, który to punkt ustawy o żandarmerii wojskowej? Gdzieś... Ustawy dla nas tworzone po to, żeby nie można wykorzystać, nie zamieniać. Nie są one tworzone po to, żeby liczyć się nie, ale ja mówię, dobrze, to
jest według pana w ustawie, to będzie ciekawa sytuacja, bo my sobie to zrobimy tak, sprawdzimy to. Jest w ustawie jakiś według pana przepis, czy artykuł lub paragraf, który daje panu możliwość osoby, które nie robią nic nielegalnego na ulicy i nie są żołnierzami, je legitymować, że tak powiem, wchodzić w posiadanie informacji o ich danych, tak? Ale wymaga, wie pan... Proszę pana... Ale proszę pana, problem budzi sam... Wątpliwość. To problem robi sam fakt, że... Nie. Pan tak trochę spycha, to odbiega. Ja to drążę, bo to jest istotny temat, nie? Że pan próbował jednak wejść w posiadanie tych danych, teraz próbuje pan te tezy bronić. I ja pana proszę o informację, czy w ustawie, która dotyczy panów, jest taki przepis, nie każe panu ani nie oczekuje wskazania bezpośrednio, który rzeczywiście daje panu możliwość takiej osoby jak ja, legitymowania czy wchodzenia w posiadanie danych, choćby z oświadczenia ustnego. Oświadczenie ustne w tym przypadku by mi dało, to on może powiedzieć cokolwiek. Ale... Tak mi się zidentyfikować przez patrę policji, prawda? Proszę pana, jeżeli ja bym się uparł, to jak się uprę, to tutaj nic nie zweryfikujemy, nie? Więc to jest inna sprawa, bo może pan wierzyć lub nie, ale policja w takiej sytuacji... Szczęście, to już będzie po części działka. Natomiast pana działką było to, co pan mnie prosił, nie? I ja pytam o jakieś tam podstawy, a podstaw pana chyba nie ma, bo ucieka pan od tego tematu. Ja cały czas mam to na uwadze, nie? Że pan ucieka od tego tematu. Ale żądał pan. Wie pan, czas przeszły, jak ja nie łamię prawa, ale łamałem prawa, to i tak jest, bo to jest źle, nie? Tak jak pan przed chwilą się poprawił co do tego, że ja żądałem. To pan żądał, użył pan takiego słowa. Tak jak pan się poprawił, że pan powiedział wcześniej, że ja chciałem znaleźć posiadanie pana dokumentu, się później poprawił. A pan ja to proszę, że to i tak jest dalej problem. To i tak jest, proszę pana, dalej problem. To i tak jest dalej problem, ponieważ ten artykuł, który panu przytaczam z Konstytucji, mówi dalej, że nawet pana prośba w tej sytuacji to jest łamanie prawa. Jest pan uzbrojonym człowiekiem, włączyliście panowie bomby, nie? To jest interwencja. Wyście nie przyjechali tu sobie na pogawędki ci bździu. To już żeśmy też ustalili. Pan też to, że tak powiem, mi potwierdził. To, że akurat w samochodzie są włączone... Przyjechał pan, zaczekaj pan, ja dokończę. Interwencja jest, podjął pan czynności i oczekiwał pan ode mnie, już usuńmy słowo żądał, oczekiwał pan ode mnie okazania jakichś danych, powiedzenia o danych. Tak, moją tożsamość. To już jest za dużo, proszę pana, ja panu powiem teraz tak, bo jak ja zobaczę, co się wydarzy, nie, ogólnie, ale jeżeli ja się bym uparł w tej sytuacji, to pan powinien mieć problemy z tego tytułu. Powiem tak. Przyjaźnie włączyli bomby, nie jest to w żadnym wypadku włączyli bomby. Nie w żadnym wypadku wyznaczył tego, czy coś jest interwencją. Pan nie podjął wobec mnie interwencji żadnej. Przyjechał pan na pogawędki, nie służbowo do mnie. Służbowo, no raczej służbowo. Ej, drogi panie. Ale ja wcale nie powiedziałem, że do mnie jest interwencja. Wiesz, że to nas ma na przykład tak na niebiesie, tak na to, że potoczyły się pewne rzeczy tak, a nie inaczej. No, o tej interwencji i podaniu tych danych. Najlepszym, co by pan mógł teraz zrobić, to by powiedzieć tak, wie pan, to był błąd z tym proszeniem o pana danych. Ja mógłbym pana poprosić o to, żeby pan tu zaczekał z uprzejmości i tak dalej. Ja nie mogę tak powiedzieć. O, bo to, ale to był błąd. Pana nie ma. Bo co? Pana nie ma. No. Pana ocenia. No. Natomiast jeśli o pana ocenia, to lepiej, że pan prawie nie tam do pana potrzebuje ustawy, który definiuje wobec kogo jest właściwa żądanie na pustkę. No. Jak pan sobie ten punkt czyta, no. To wtedy będziemy szerzej porozmawiać o tym, wobec kogo jest obecny. Jak
każdym, powiedzmy, aspekcie czy elemencie polskiego prawa są przepisy, które mają napisane są w tej formie dziwne. Pozwalające na interpretację taką, a nie inną tych przepisów. Zgodzi się pan ze mną, czy nie? Proszę pana, jeżeli teza o dziurach... To nie brzmi opinia, tylko to jest opinia szeregu osób, które mają jakąkolwiek styczność. Ja zawsze mówię, że osoby, które tak mówią, mają jakieś swoje interesy, oczekiwania, mówiąc o tym, że dziury. A dlaczego to są, dlaczego nazywamy to dziury? Może to prawo ma być właśnie tak skonstruowane, jak jest, nie? Bo z czego to wynika? Wynika to z tego takie określenie, że komuś coś nie pasuje, nie? Wobec subiektywnej oceny. Więc dlatego ja staram się odrzucać te subiektywne oceny i skupić się na tym, jak jest rzeczywisty zapis, a nie tam opowiadanie, że w ustawie o żandarmerii wojskowej, proszę pana, ja mam ją przeoraną, tą ustawę. Dlatego też, będąc w takiej sytuacji, no nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o żandarmerię, problemów, mimo że mnie żandarmeria, no tam z raz czy dwa straszyła, tylko strona przeciwna. Bo pan nie jest straszona. Ale tutaj robi się pytanie, jak pan tutaj słusznie powiedział, pan przeorał tą ustawę. No musiałem przeorać, no niestety życie mnie do tego zmusiło, bo właśnie... Pytanie po co? Jest tyle innych rzeczy. Po to, żeby... Ja panu powiem. O, to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję panu za nie. Otóż proszę pana, po to, żeby nie dawać sobie wciskać kitu, który trochę tu od pana słyszę. Nie? Co prawda miło, grzecznie. Miło, grzecznie, żeby, proszę pana, móc spokojnie obronić swoich praw, na przykład do pozostania anonimowym w przestrzeni publicznej. Ale tych świateł. Dzień dobry, starszy posterunek Komendanta Miejskiego Policji informuje, że interwencja jest nagrywana.